Syno Chmielo Wielko. Teraz chciałbym wam objaśnić, dlaczego to robiliśmy. Ukłon w tradycji Zen, który wykonujemy w kierunku posągu Buddy, ma znaczenie nie tylko rytualne i nie ma znaczenia typu jakiegoś ukłonu przed bóstwem, Bogiem. Budda, posąg Buddy w naszym rozumieniu jest to symbol naszego prawdziwego ja, nie egoistycznego. I my mówimy, że nasze małe ja, egoistyczne, uwarunkowane,
pełne cierpienia, kłania się przed naszym wielkim, prawdziwym ja. A więc postęp Buddy jest dla nas symbolem naszej prawdziwej, czystej, pełnej natury. Jednocześnie postęp Buddy jest także symbolem naszego nauczyciela. Nazywamy to naszego pranauczyciela. Ponieważ Budda w swoim okresie, kiedy głosił swoje nauki po wielu, wielu intensywnych praktykach, przekazywał później swoje doświadczenia, żeby dopomóc wszystkim innym ludziom, podzielić się z tym z innymi. A tworzył jakby pewnego rodzaju linię, my nazywamy to linię przekazu, linię patriarchów, nauczania i przekazywania tych praktyk, mających doprowadzić do konkretnej realizacji, samorealizacji człowieka tutaj na ziemi. Każdy z nas jakby w miarę praktyki ma rozumienie tego, czym jest Budda i to się zmienia, ale ogólnie można powiedzieć, że Budda jest symbolem naszej prawdziwej natury, czyli właściwie też mojej prawdziwej natury i prawdziwej natury każdego z was. Jest symbolem jakby no, naszej prawdziwej jaźni. Nie traktujemy go jako Boga, nie traktujemy go jako świętego, ale traktujemy go przede wszystkim jako człowieka, który jako pierwszy w znanych nam dziejach osiągnął tą swoją prawdziwą naturę i przekazał nam nauki, które pomagają nam dojść do swojego ja. Tak, Budda nigdy nie powiedział, że jest Bogiem. Nigdy. I Budda powiedział, że nasze niebo, nasze piekło jest tutaj na ziemi. My sobie to tworzymy. Możemy sobie jak gdyby to zapewnić poprzez nasze myśli, słowa i nasze czyny. Siedzenie zen. Polega to na tym, że przyjmujemy odpowiedni sposób, określoną postawę ciała, wykonujemy odpowiednie czynności. Nazywamy, że to jest praca naszego umysłu i naszego ciała. Więc pierwszą ważną rzeczą, kiedy przyjmujemy postawę, jest odpowiednie ułożenie nóg, tej jakby dolnej części ciała. Mówimy, że to nas jakby nogi i ta część trzyma nas blisko ziemi. I w zależności jak dobrze siedzimy, trzymamy się tej ziemi, tym bardziej dokładnie odczuwamy, przeżywamy wszystko. Ważne jest, żeby ta postawa w dolnej części była bardzo stabilna. Jeśli nie możesz zdjąć nóg, to nakręcząca. Nie mogę, już mam zatłucie mięśni. Nakręcząca. Uklęknij sobie, tak przysiąść, a właśnie, już jest w porządku. Tylko zdecydowanie usiądź, żebyś czuł, że siedzisz na tej ziemi. Dobrze. Następnym takim elementem przyjęcia prawidłowej postawy jest po pierwsze sprawdzenie, czy dobrze siedzimy tutaj i wyprostowanie kręgosłupa. W prawidłowej postawie zen, kiedy siedzimy, wyprostowany kręgosłup ma duże znaczenie. Mówi się, że jeśli mamy prosty kręgosłup, to całe nasze życie jest bardzo proste, jasne. Robimy to w ten sposób, że z tyłu jedną dłonią chwytamy za przegub drugiej, teraz będę wam pokazywać, i pochylamy się do przodu, ile każdy może, na tyle, ile każdy może. Następnie prostujemy się, trzymając białe ręce jeszcze w górze, tak. Bardzo ważną sprawą jest ułożenie rąk. W naszej tradycji używamy właśnie jeden rodzaj ułożenia rąk. Nazywamy to kosmiczną mudrą. Polega to na tym, że lewą dłoń opieramy na prawej dłoni, w sposób owalny, leciutko dotykamy końcówkami palców, kciuków i tak jakbyśmy obejmowali jak coś w rodzaju kolumny. I w ten sposób ułożone dłonie układamy tutaj tuż poniżej pępka, a więc kciuki, te duże palce są na wysokości pępka, reszta poniżej. Jest to miejsce naszej, my nazywamy takiej intuicyjnej, życiowej energii. Po japońsku się nazywa to hara. To miejsce jest bardzo bliskie, położone blisko naszego środka ciężkości, dzięki któremu poruszamy się po tej ziemi. I później, podczas siedzenia, cała nasza koncentracja, czy to będzie nad mantrą, czy nad oddechem, czy nad czymkolwiek innym, będzie jakby wypływać z tego miejsca, przechodzić poprzez nas i wracać do tego miejsca. Thank you.
tradycji Zen oczy są zawsze otwarte, tak jak uszy i tak dalej, ponieważ to wszystko ma dla nas znaczenie, to, że jesteśmy tutaj, na ziemi, nie w niebie. Więc starajcie się wyprostować głowę, lekko brodę ściągnąć, wzrok spuścić metr przed siebie i spokojnie obserwować. Nie należy się wpatrywać w żaden jakiś specjalny punkt, po prostu patrzeć się w bardziej może spokojny sposób. I ostatnim elementem prawidłowej postawy jest oddychanie. Oddychamy nosem, wdech i wydech poprzez nos. Usta mamy zamknięte, ale nie zaciśnięte. Ważne jest, żebyśmy starali się rozpoczynać swój oddech poprzez wdech od tego miejsca, na którym koncentrujemy ułożone swoje ręce, tą mudrę kosmiczną. Żeby oddech płynął od tego miejsca, tuż poniżej pępka, przechodził poprzez nas w jakiś sposób, jaki oczyszczający, oczyszczał, wypływał i następnie powrót do tego punktu. Nieważne jest podczas siedzenia, czy przychodzą do nas jakieś emocje, dobre czy złe, myśli, jakieś wyobrażenia, czy coś słyszymy, coś czujemy, to wszystko jest i to jest w porządku. Najważniejszym jest, żebyśmy potrafili obserwować spokojnie, w nieporuszony sposób swój oddech. A więc czynimy to poprzez liczenie. Wdech raz, wydech dwa, trzy, cztery.
Ołtarz składa się z trzech poziomów. Mówimy, że ten pierwszy poziom, dolny, jest to poziomem ludzkim, poziomem świata materialnego, poziomem naszej formy czy kształtu, nazw, naszych różnych potrzeb ludzkich. Dlatego znajdują się tutaj różnego rodzaju instrumenty do prowadzenia praktyk, świece, kadzidła, kwiaty. Jest to poziom jakby dużego uwarunkowania. Drugi poziom, nazywamy go poziomem bogów. Tutaj znajdują się naczynia ofiarne i twierdzi się, że to jest poziom naszej praktyki, gdzie już wykraczamy poza formę, kształt, uwarunkowania, nazwę. Trzeci poziom jest poziomem Buddy, a więc poziomem naszego prawdziwej natury, naszego prawdziwego umysłu. Jak widzimy, całość ołtarza tworzą te trzy poziomy, a więc bez pierwszego czy drugiego poziomu nie może być trzeciego. Wszystko to razem się łączy w jedną całość. Wtedy tworzymy jakby ołtarz, ołtarz naszego życia. W tym miejscu odbywamy nasze codzienne praktyki, tak zwane formalne praktyki zen. W skład tej praktyki formalnej wchodzą pokłony, śpiewy, siedzenie zen, czasami czytanie tekstów naszych nauczycieli. Kiosaku. Jest to instrument pomocy, a nie jakiejś kary. Możemy zatem sobie to na leżku, jakbyś mógł uklęknąć. Tutaj uklęknij, tak? Jak wygląda takie uderzenie? Kiedy osoba prowadząca idzie z kijem, w pewnym momencie siedzący przez złożenie rąk daje sygnał, że prosi o uderzenie. Czasami kłaniamy się sobie i dotyka się tego miejsca i dwukrotnie uderza. Następnie po zakończeniu uderzenia kolejny pokłon. Podczas każdej praktyki zapalamy kadzidełko. To jest też pewnego rodzaju symbol, nie tyle czczenia bóstwa, ile tworzenie pewnej atmosfery, wspólnego skupienia. Jednocześnie jest to nawiązanie do pewnej tradycji wschodu. Być może w przyszłości nie będzie to potrzebne, ale na razie korzystamy z nauk mistrza, który jest Koreańczykiem. Wychował się w klasztorach buddyjskich w Korei i w Chinach. I przyjmujemy pewne jego formy, których on się nauczył i przy użyciu których on doszedł do tej swojej pełnej realizacji. Z czasem być może my zmienimy, spolszczymy, będzie coś innego. Zawsze mówimy, że forma jest to tylko rzeczą zewnętrzną. Nie należy się zbytnio patrzeć na to, jak to wygląda, tylko co się za tym kryje, jaka prawda, co chce się w ten sposób przekazać. Jednocześnie jest rzeczą ważną, zwłaszcza w praktyce zen, że każda forma nie jest tylko formą jakąś ceremonialną, czyli tylko tradycyjną. To jest też jakby zespół wypracowanych metod oddziaływania na nasze różnego stopnie świadomości, różnego stopnia, poziomy świadomości. Oddziaływania naszą podświadomość. A więc to ma wspomóc naszą praktykę. Wspomóc nasze po prostu dojście do swojej prawdziwej natury. Do odnalezienia swojego prawdziwego ołtarza, gdyby. I zharmonizowania tych wszystkich trzech poziomów naszego świata materialnego, naszych potrzeb materialnych, zwykłych, ludzkich. Potrzeb naszych jakby duchowych, a więc wewnętrznych,
głębi naszej psychiki, każdego człowieka tkwiących i zrealizowania tego w pełnej harmonii z naturą całego wszechświata, a więc z naszą prawdziwą naturą. A więc mówimy, musimy najpierw zmienić siebie, nauczyć się żyć zgodnie z tą zmianą w danych warunkach i zgodnie z tym działać w każdym momencie swojego życia po prostu, harmonijnie. A więc zen to jest po prostu uczenie się jakby od nowa harmonii. Uczenie się tego, co w gruncie rzeczy jest nam dane. Tego, co tkwi w całym wszechświecie, w istocie. Zen is understanding my true self. Zen jest rozumieniem swego prawdziwego ja. Czym jestem? Idź tylko prostą drogą, nie wiem. Ludzkie istoty przychodzą na świat z pustymi rękoma i z pustymi odchodzą. Taka jest istota ludzka. Kiedy się rodzisz, skąd przychodzisz? Kiedy umierasz, dokąd odchodzisz? Życie jest jak przepływająca chmura, która się pojawia, i śmierć jest jak przepływająca chmura, która znika. Przepływająca chmura nie istnieje. Ludzkie życie i śmierć, przychodzenie i odchodzenie są również takie same, ale jest coś takiego, co zawsze pozostanie jasne i czyste, co jest niezależne od życia i niezależne od śmierci. Co więc jest tą jasną i czystą rzeczą? Jeśli ją znajdziesz, osiągniesz wolność od życia i śmierci. Jeśli nie rozumiesz, idź. Tylko idź na wprost z nie wiem. Ten umysł nie wiem jest bardzo, bardzo ważny. Kiedy myślisz, twój i mój umysł różnią się. Gdy odcinasz wszelkie myślenie, twój umysł i mój umysł stają się takie same. Jeśli utrzymujesz umysł całkowicie w nie wiem, jeśli kroczysz tylko prosto ze swoim nie wiem, wtedy moje nie wiem
Twoje nie wiem, czyjeś nie wiem są tym samym nie wiem. Umysł nie wiem jest już bowiem zatrzymaniem myślenia. Zatrzymanie myślenia to nie umysł. Nie umysł to pusty umysł, a pusty umysł jest przedmyśleniem. Twoje przedmyślenie jest twoją substancją. Moje przedmyślenie moją substancją. Wtedy substancja tego kija i substancja wszechświata, substancja wszystkiego jest tą samą substancją. A więc gdy utrzymujesz umysł w pełni w nie wiem, kiedy ty już stajesz się wszechświatem i wszechświat staje się z tobą, ty i wszystko stajecie się jednym. Nazywamy to pierwotnym punktem. Tak więc nie wiem to nie jest nie wiem. Nie wiem jest pierwotnym punktem. Nazwą pierwotnego punktu jest nie wiem. Ktoś może powiedzieć, że pierwotny punkt jest umysłem, Buddą, Bogiem, naturą albo substancją, absolutem, energią, świętością, świadomością, jeszcze czymś innym. Ale w pierwszym punkcie nie istnieje ani nazwa, ani forma, ani mowa, ani pojęcie, bowiem jest to przedmyślenie. Kiedy w pełni utrzymujesz umysł w nie wiem, właśnie wtedy, właśnie w tej chwili ty i wszystko stajecie się jednym. Zatem pytam was, czy wtedy, kiedy utrzymujesz umysł w nie wiem, ten kij i ty jesteście tym samym, czy też tym samym nie jesteście? Saladharma jest po prostu miejscem, w którym spotyka się pewna grupa ludzi, która praktykuje, jak my nazywamy, dharmę. A więc nie jest to coś w rodzaju kaplicy czy specjalnej świątyni jakiegoś boga. Dharmą w szerszym znaczeniu nazywamy prawo, które rządzi całym wszechświatem, a więc i nami, z którym jesteśmy związani. W węższym znaczeniu trochę. Są to nauki i doświadczenia, które nam przekazał Budda jako nasz pierwszy nauczyciel i jego następcy. A w jeszcze innym wymiarze są to po prostu nasze codzienne czynności życiowe związane z całym światem, ze wszystkim, w czym się znajdujemy. Zen jest po prostu praktyką naszego życia codziennego. Polegają to na tym, że musimy dostrzec, czy postrzegamy w pewnym momencie swojego życia to, co dostrzegł sam Budda, że istnieją jak gdyby cztery formy, czy prawdy dotyczące świata, naszego ludzkiego. Pierwszą z nich jest to, że na świecie istnieje cierpienie. Drugą taką prawdą jest to, że musimy to cierpienie postrzec, albo odkryć i co jest przyczyną tego cierpienia. Następną, znaleźć sposób, żeby położyć kres temu cierpieniu. A ostateczną jakby prawdą, zamykającą to wszystko, jest to, jak zlikwidować to cierpienie wszędzie, w nas i w całym świecie. I do tego właśnie dążymy poprzez praktykę w sali dharmy, poprzez dostrzeganie praw, czy prawa dharmy, które jest wszędzie, tuż przed nami, na wyciągnięcie naszej ręki po prostu, pod naszymi stopami. Nie w niebie, tutaj po prostu, teraz. Skąd przychodzisz? Jestem z Lublina. Z Lublina. Czyja to ręka? Moja. Moja. To moja ręka. Czyja to jest noga?
to moja noga. Czyje jest ciało? To moje ciało. Twoje ciało jest z Lublina, ale skąd pochodzi twoje prawdziwe ja? Nie wiem. W porządku. Nie wiem. Ja nie wiem, to zła odpowiedź, bo nie wiesz, co to jest ja. A więc odrzuć je i zostaw tylko nie wiem. Zen jest zrozumieniem swego prawdziwego ja. Czym jestem? Idź tylko z nie wiem. To moja ręka, to moja głowa, to moje ciało. To moje ciało, a nie ja. To moje rzeczy, mój zegarek, moja szata, moje włosy, moje ciało, ale nie ja. Twoje ciało ma życie i śmierć, ale dla twego prawdziwego ja nie ma życia ani śmierci. Sprawdźmy teraz, czym jest ludzka istota. Przeczytaj to. Ludzka droga, przychodzenie z pustymi rękami i odchodzenie z pustymi rękami. To jest ludzkie. Kiedy się rodzisz, skąd przychodzisz? Kiedy umierasz, dokąd odchodzisz? Życie jest jak przepływająca chmura, która pojawia się. Śmierć jak przepływająca chmura, która znika. Sama chmura pierwotnie nie istnieje. Życie i śmierć, przychodzenie i odchodzenie są tej samej natury. Ale jest jedna rzecz, która zawsze pozostaje jasna. Jasna i czysta, niezależnie od życia i śmierci. Co jest więc tą jasną i czystą rzeczą? A więc pytam ciebie, co jest tą jasną i czystą rzeczą? Nie wiem. Jeśli osiągniesz to, to osiągniesz wolność od życia i śmierci. Mówimy, że to nie umysł, Budda, świadomość, jakakolwiek nazwa, ale że jest to przed nazwą. Co to jest? Nie wiesz? Nie. Kiedy utrzymujesz umysł w nie wiem, idź tylko prosto. Wtedy osiągniesz swoje prawdziwe ja. Jeśli nie rozumiesz tego, posłuchaj mnie. Kiedy myślisz, twój umysł i mój umysł się różnią. Gdy odcinasz całe myślenie, twój umysł i mój umysł są takie same. Kiedy utrzymujesz umysł całkowicie w nie wiem, tylko nie wiem. Właśnie wtedy mój umysł nie wiem, twój umysł nie wiem, czyjś umysł nie wiem są tym samym umysłem nie wiem. Umysł nie wiem od razu odcina myślenie. Odcięcie myślenia jest niemyśleniem. Niemyślenie oznacza pusty umysł, a pusty umysł jest przed myśleniem. Zakładamy szaty, dlatego żeby w ten sposób pokazać, że wszyscy jesteśmy równi, jesteśmy tacy sami, nie jest ważny nasz strój. Pomaga to również jakby w skupieniu, jakieś kolorowe stroje bardziej by rozpraszały nas podczas praktyki. W ten sposób ubiera się na formalną praktykę osoba, która przychodzi pierwszy raz. Natomiast osoba, która już przyjęła 5 skazań, to znaczy została formalnym uczniem naszego mistrza, zakłada jeszcze taki fartuszek. Jest on związany właśnie z przyjęciem 5 skazań. Natomiast osoba, która przyjęła 10 skazań i została nauczycielem darmy, a więc w pewien sposób zdecydowała się iść drogą Buddy już jakby bardziej niż ta osoba, która 5 skazań przyjęła, zakłada długą szatę, taką jak ma Krzysiek. Jest to nauczyciel darmy.
Istnieje jeszcze jeden strój, którego w tej chwili nie mogę wam pokazać, ale strój mnicha bodhisattwy, który przyjmuje jeszcze większą ilość skazań i on wtedy zakłada zamiast brązowego taką pomarańczowy duży fartuch. Jest to mnich bodhisattwa. Również mistrz Zen ma taki fartuszek w kolorze pomarańczowym. Przyszłości, teraźniejszości i przyszłości. Wszystkim darmom. Nawet tym wciąż ukrytym przed naszym wzrokiem. I sam ze Śravaków. Pratyeka Buddów. I bodhisattwów. Oby wszystkie te klejnoty spojrzały w dół na nas. Z miłością i współczuciem. I oby otrzymały nasze dary. Bobsa-tsun, pomyongun tohe. Tohe bobsa. Kihanun ponsonun에서 법사의 자격이 있음을 증명함. 갑자년 10월 12일 대한불교 조계종 재미형법원 원장 승산행원. Ośrodek Zen certyfikuje, że wyżej wymieniona osoba jest upoważniona do używania tytułu nauczyciela darmy. Ośrodek jest upoważniony do tego jako Hongpobwon, główna świątynia reguły czogie buddyzmu koreańskiego w Ameryce. Warszawa, opat, mistrz Zen Seung-san. Your name is Dohe. Do means path, He means wisdom. Twoje imię jest Dohe. Do znaczy droga, He znaczy mądrość. What is Dohe? Co to jest Dohe? Huh? Only that? Tylko to? Twoje kasa jest żółta. Your kasa is... Good. No. Next. Your name is Do-man. Do means path, man means fool. Do znaczy, twoje imię to jest Doman. Do znaczy droga, man znaczy pełny. What is Doman? Only that? Tylko to? Moja kasa jest brązowa. Moja kasa jest brązowa. Your name is Do-hwa. Twoje imię to Do-hwa. Do means pass. Do znaczy droga. Hwa means flower. Znaczy kwiat. Long time ago Buddha pick up flower. Dawno temu Buddha podniósł kwiat. That's the Do-hwa. To jest Do-hwa. What's the Do-hwa? Co to jest Do-hwa? Your name is Cha-pop. Twoje imię to Cha-pop. Love Dharma. Dharma miłości. What does it mean? Co to znaczy? Only that. Tylko to? Good. Wonderful. Your name is Jajok. Twoje imię to Jajok. Love is stillness. Miłość jest stałością. Everything from stillness. Wszystko jest z tej cichości stałości. So love from also stillness. Ja więc miłość również z tego wynika. What is Jajok? Co to jest Jajok? Niebo jest niebieskie, prawo jest zielone. The sky is blue and the grass is green. High class. Wysokiej klasy. Your name is Jadok. Twoje imię jest Jadok. Dog means holy. Dog znaczy święty. What is it? Love is holy. Co to znaczy, że miłość jest święta? Good. Keep this in mind. Trzymaj ten umysł. Yeah, happy time. Eil bul sal seng sal seng nang yo jabi yong Ata piyu yon chin min Il sando wache cho chi jang seng yo
Pierwsze wskazanie. Ślubuję powstrzymać się od zabierania życia. Zabijanie wykorzenia z nas ziarno miłości i współczucia. Zabić innego to żerować na przyjacielu i bliskich. Pewnego dnia znajdziemy się w jednym z trzech pełnych bólu królestw. Zapłacę za nasze zabijanie, ponieważ to zadawanie życia otrzymujemy w zamian ludzkie życie. Drugie wskazanie. Ślubuję powstrzymywać się od zabierania rzeczy, które nie zostały mi dane. Branie rzeczy nam niedanych odcina korzenie cnoty i mądrości. Łatwo osiągane, z pewnością łatwo to stracimy. Przez pożądanie tego czy innego jesteśmy postawieni w przyszłości twarzą w twarz z odradzaniem się w świecie zwierząt. Czy te wskazania, jedno po drugim, mogą być przez nas utrzymane, tak czy nie? Mogą być utrzymane. Na strong. Nie mocne. Mocniej chyba. Strongne są. Mocne muszą. Nie ma wyjścia. Czy te wskazania, jedno po drugim, mogą być przez nas utrzymane, tak czy nie? Mogą być utrzymane. Good. Karma jest wypalona. Jest to po prostu praktyczna droga życia człowieka. Zen jest jedną z metod dojścia do tej prawdziwej drogi poprzez szereg różnego rodzaju praktyk, takich jak siedzenie, śpiewy, pokłony, czasami słuchanie mów nauczyciela, tudzież rozmowy osobiste z nauczycielem. A więc zen jest drogą naszego życia. Jest jakby sposobem nauczania się, uczenia się życia nas w całkowity sposób. W Zenie jest parę szkół. Szkoła Rinzai, szkoła Soto i szkoła, którą reprezentuje nasz mistrz Zen, Seunsan Sansanim, szkoła Kwan Um, albo inaczej mówiąc, Czogie. Czym, względnie kim jest mistrz Zenu? Mistrz Zenu w tradycji Zen jest spadkobiercą Dharmy, nauczycielem, który poprzez linię przekazu od samego Buddy,
naszego jakby pierwotnego nauczyciela, otrzymał przekaz zrozumienia poprzez swoje praktyki doświadczenia, tudzież prawo do przekazywania tego zrozumienia innym. Nasz mistrz Sensan, Sensanim jest 78. patriarchą w linii od samego Buddy. Przekaz polega na tym, że poprzedni mistrz sprawdza umysł swojego ucznia w odpowiedni sposób, przez rozmowę i jeszcze obserwowanie jego zachowań. Tudzież sprawdza przede wszystkim, jak on potrafi z tym umysłem działać w życiu codziennym, dla dobra nie tylko swojego, ale i dla innych. Kiedy to jest w harmonii, razem, wyspolone, i ten mistrz to stwierdza, wtedy daje mu przekaz. Nazywamy to przekaz darmy. A więc mistrz Sensan, Sensanim otrzymał ten przekaz jako 78. osoba od samego Buddy. Jest to przekaz w linii koreańskiego zen-buddyzmu. Co to jest nirwana? Nothing. Nie myślenie. Just do it, my nirwana. Ten umysł, tylko robić to, jest nirwaną. Nirwana, there is no subject, no object. W nirwanie nie ma przedmiotu, nie ma podmiotu. No inside, no outside. Nie ma wnętrza, nie ma zewnętrza. Outside, inside become one. Wnętrze i zewnętrzne stają się jednym. That name is nirvana. Nazwą tego jest nirwana. When you ask me, kiedy ty pytasz się mnie, there has no you, has no I. Nie ma mnie, nie ma ciebie. Just ask. Po prostu pytanie. Just that name is just doing. When you doing something, just do it, mind. Imieniem tego jest umysł, który tylko robi to. Just do it, mind, already nirvana. Ten umysł, który tylko robi to, jest nirwaną. When you see sky, kiedy widzisz niebo, just blue. Jest po prostu niebieskie. That's blue nirvana. Jest to błękitna nirwana. When you talking, just talking. Kiedy rozmawiasz, tylko rozmawiasz. Just talking nirvana. Jest to nirwana rozmawiania. When you just drive. Kiedy prowadzisz samochód. No thinking. Nie ma myślenia. That's just drive nirvana. Jest to wtedy nirwana prowadzenia samochodu. What kind of nirvana do you want? Którego rodzaju nirwany chcesz? Jaki rodzaj? Human beings coming, going. Ludzka istota przychodzi i odchodzi. Also life and death. Ma również życie i śmierć. So we, our body is like floating cloud. Nasze ciało więc jest jak ta przepływająca chmura. But there's one thing. Ale jest jedna rzecz. Always remains clear. Która zawsze pozostaje czysta, jasna. That is. A jest to pure, czyste and clear, i przejrzyste, not depend on life and death. Niezależne od życia i śmierci. What is that? Co to jest? Somebody understand? Czy ktoś to rozumie? Everybody have inside. Każdy to ma w sobie, wewnątrz. If you attain that, jeżeli to osiągniesz, you will get freedom, life and death. Osiągniesz wolność od życia i śmierci. If you don't know, jeżeli nie wiesz, only go straight, don't know. Idź tylko prosto, z nie wiem. That's my way. To moja droga. Okay. Ciało, mowa, umysł, oddech, to wszystko jest jednym. Wtedy człowiek bardzo harmonizuje się wewnętrznie, bardzo się uspokaja na wielu podświadomych i świadomych poziomach. I wtedy może odnaleźć właśnie tą chwilę, która jest tą właśnie absolutną rzeczywistością. No właśnie jak jest teraz, serce mocno wali i jakoś tak właśnie przychodzą emocje, ale emocje te przychodzą i odchodzą. My siedzimy w jakiejś stabilnej pozycji i
pozwalamy temu odejść i myśli, jakieś stare historie wracają, jakieś wydarzenia sprzed wielu lat, to wszystko pojawia się, ale w momencie, kiedy próbujemy się ich czepiać, koncentrować się na nich, nasz stan się w trakcie siedzenia jakoś tak pogarsza i musimy wtedy włączyć znów mantrę. I to jest nasze takie lekarstwo. Staram się koncentrować na tym, co się dzieje w tej chwili. Wyłapuję każdy odgłos dochodzący mnie, tak aby niczego nie pominąć. Tak, abym znikła ja i aby pojawiła się tylko ta właśnie chwila. Staram się koncentrować na mantrze, która brzmi Kwan Sem Bosal. Jest to bardzo trudne i często łapię się na tym, że wędruję gdzieś w przeszłość lub marzę o przyszłości. Przeżywam wydarzenia, które zdarzyły się przed siedzeniem, ale wracam do Kwan Sem Bosal. I w tym momencie nie ma nic innego, tylko jest Kwan Sem Bosal. Nic nie ma. Nie ma dobra ani zła. Moja praktyka zenu była od początku związana z bólem w kolanach i w nogach. Bardzo długo nie mogłem sobie z tym poradzić. Tak powoli odkrywałem, że mam ciało, że moje ciało może mi do czegoś służyć, że można przekształcić, że można pogodzić się nawet z bólem. W ten sposób można się pogodzić z rzeczywistością, taka jak ona jest właśnie w każdej chwili. Można się pogodzić z tym, że serce kołacze bardzo silno w momencie zdenerwowania, że ma się emocje silne. Fakt, że można się z tym pogodzić, no to dzięki można wypracować właśnie siedząc, między innymi właśnie w zazen. Bardzo pomocna jest tu obecność innych ludzi. Czasami człowiek to może odczuć bardzo głęboko, że jesteśmy razem, że wszyscy razem działamy i celem jest po prostu to, żebyśmy w końcu osiągnęli jedność pełnię, a jedność pełnię osiągamy w nas właśnie, tylko w nas. Wtedy cierpienie będzie trochę mniejsze. To, że kłaniam się trzy razy, oznacza, we have, że mamy three kind of body. Trzy rodzaje ciała. Dharma body, ciało dharmy, karma body, ciało karmy, and form body. I ciało formy. So, dharma body, ciało dharmy, karma body, ciało karmy, form body, i ciało formy. Now together bowing, kiedy razem się kłaniają, we are get married. Wtedy się pobieramy. Przed Buddą, naszymi rodzinami, naszymi nauczycielami i przyjaciółmi.
Bierzemy ten ślub, gdyż chcemy połączyć nasze życia, aby pomóc sobie wzajemnie i pomagać innym ludziom. Spróbujemy praktykować i osiągnąć nasze prawdziwe jaźnie, sprawić, aby nasze małe ja zniknęło i pozwolić, aby nasze duże ja się ukazało. Ślubujemy stworzyć dobry dom i dobrą rodzinę, osiągnąć wielką miłość i wielkie współczucie i kroczyć wielką drogą bodhisattwy. Dzień oświecenia Buddy. Będziemy śpiewać teraz Sutrę Serca po polsku. Ta sutra jest jak gdyby dla nas drogowskazem, kierunkiem dojścia do tego, do czego doszedł Budda 2500 lat temu. Ah.
śmierć.